Ja chciałem odnieść się, zaczynam powoli, do badań Stefana Mazurkiewicza, ale dotyczących podstaw matematyki, czy w tym zakresie. Ja powiem, projekt częściowo realizował, on jest dosyć mało znany, tylko cząstkowy, ponieważ jego dzieło w tej mierze nie zostało dokończone, znaczy może zostało, tylko te notatki dotyczące postaw do pani Rachunków-Podobudowieństwa i szerzej postaw matematyki w czasie powstania warszawskiego, później w czasie ewakuacji Warszawy w 1944 roku zginęły. Tam zniszczono, on to później odtwarzał, bo on ciężko chory, częściowo wyszły do jego książka z podstaw, czy w ogóle z Rachunków-Podobudowieństwa po wojnie, ta wydana w literaturze matematycznej, ale to jest tylko fragment, który znów otworzył, zanim zmarł w lipcu 1945 roku. I w pewnym swobodzie blisko później szpitalu. Więc taka historia wracając do pana Mazurkiewicza. Ja chciałbym może zacząć od jednej ważnej rzeczy. Mazurkiewicz znany jest przede wszystkim swojego wkładu do topologii, to tak nowości topologii, te badania dotyczące podobne robił Januszewski, Zygmunt, badania teorii continuous, charakterystyka podstawowych obiektów topologicznych. Ale teraz jego projekt, jest znacznie szerszy, obejmując właśnie badanie podstaw matematyki. Przede wszystkim tutaj kluczowe było dla niego, rachunek prawdopodobieństwa. Nie wchodzi w ten szczegół biograficzny z jego życia. Wiadomo, że tylko tyle powiem, że jest jeden z filarów polskiej szkoły matematycznej, obok Jędrzejewskiego, Zygmunta i Sierpińskiego, ale też innych logików jak Januszewski czy Leśniewski, Tarski i oczywiście matematyków Zębowa, czyli Hugo Steinhaus i Stefan Pana i innych, których już może warto wspomnieć, ale nie będę ją wymieniał. Teraz jest jednym z tych filarów. Teraz jedna kluczowa rzecz. Sam Stefan Mazurkiewicz działał już wraz z innymi w Lwowie. Można by traktować Lwów, ten ośrodek lwowski w okresie między przedwojennym, przed pierwszą wojną światową, jako zaczątek polskiej szkoły matematycznej. O tym też mało się mówi. Był aktywnym uczestnikiem seminarium Sierpińskiego, tam robił doktorat zresztą w Lwowie. Przez kilka lat do wybuchu wojny bardzo aktywny to seminarium z podstaw matematyki. Właśnie teoria mnogości tam była głównie badana i możliwości stosowania do różnych działów matematyki, właśnie topologia, teoria funkcji. To wszystko działo się właśnie na seminarium Sierpińskiego w Lwowie. Mniej więcej od roku 1909-1914. Tam na marginesie powstało kilka ważnych prac, między Gruziewicza, właśnie Januszewskiego i praca doktorska, która wcześniej jest mechanizacyjna i te badania były później kontynuowane w szkole bardziej warszawskiej niż lwowskiej, tego typu, ponieważ główni gracze Sierpiński i Mazurkiewicz i Januszewski przeprowadzili się do Warszawy, tam podjęli pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Wracam teraz. I jeszcze jedno miejsce z początku, właśnie Kraków, o którym się żadnym mniej mówi. Profesor Jan Boleński do tego nawiązuje w wielu miejscach, między innymi postać matematyka, logika, filozofa Jana Szczeszyńskiego, który już była mowa, jest kluczowa. On oddziaływał na logików i matematyków bardzo wyraźnie polskich, rosyjskich, ale też polskich, bo wcześniej działał w Odessie, w Lwowie, stworzył właśnie bardzo znaczący ośrodek badań podstaw matematyki, tylko tak w skrócie. I te idee bardzo króciutko Szczeszyńskiego, które wpłynęły na matematyków i logików polskich, przede wszystkim albo w formie kontynuacji, albo jako element dyskusji, ale te problemy były podjęte. Pierwsze, traktowanie logiki matematycznej jako autonomicznej dziedziny badań, mającej swoją długą historię od czasów starożytnych. W swojej teorii dowodu podjął te badania. Świerzyński pokazał historię logiki matematycznej, czyli często odbywa się Arystotelesa, może logikę średniowieczną. Wykorzystanie logiki to jest drugi punkt, innej teorii dedukcyjnej, widział to szerzej, tylko logika taka, jako narzędzia do badań podstaw nauki.
Trzeci element, prekursor systemu dedukcji naturalnej, rekonstrukcja faktycznego przebiegu dowodu. Później stworzył tę teorię Jaśkowski, Stanisław pod wpływem propozycji Łukasiewicza. To wszystko było inspirowane w dużym stopniu właśnie przez Świerczyńskiego, bezpośredni sposób nawet. Metodologia nauki jest kolejny element, odróżnienie nauki dedukcyjnej, w tym logiki od jej tworzenia. Intuicja, wyobraźnia, fantazja twórcza nie poddająca się ustalonym regułom, ponieważ wszystkie zdania nauki są hipotetyczne, prawdziwość nauki jest jedynie warunkowa. Kolejna bardzo ważna myśl, oczywista teraz może, jakiś tam szerzej przynajmniej. Uważał, że metoda dowodzenia implikacji poprzez przechodzenie od przesłanych do wniosków jest nieuprawniona. Tam widział pewnego rodzaju właśnie też koło. Propozycja odróżnienia języka od metajęzyka, to pojawia się już u Świerczyńskiego bardzo wyraźnie, i wykluczenie terminów, które generują antynomię, czyli proponował wykluczenie terminów przez taką redukcję czy obcięcie. Pokazał wartość czystego rozumienia dedukcyjnego, to znaczy wyciąganie wniosków z założeń, których prawdziwości nie znamy. Logika matematyczna, szczerze mówiąc formalne, stała się u niego metodą badań również nad dziejami logiki, matematyki, ale również logiki. Zainspirowanie badań nad historią logiki, w tym sylogistyką, bronił jej pewności jako teorii badającej relacje między wyłącznie pustymi kasami i logiką średniowieczną. Te badania podjął mi Łukasz Kraszewski, ale też był tym samym, znaczy tym obszarem zainspirowany, poruszony sam Łukasiewicz, który stworzył wiadomo całą szkołę. I wzbudził zainteresowanie polskich logików właśnie dziełem Frege'ego oraz pryncypiami, których wartość od razu doceniam. To jest jego propozycja bardzo mocna, właśnie zaraz po przeprowadzce do Krakowa bardzo mocno tę rzecz na różnych referatach reklamował, przedstawiał. To jest rok 1911-12, bardzo szybko wobec tego też zostało przez niego podjęte, kiedy ta dyskusja na Zachodzie była no, w centrum właściwie. I już tutaj wprowadził na krakowski rynek naukowy, a później został, tam zostało to trochę przyciszone. Jego następcy, jak Choborski czy Wilkosz w badaniach logicznych, byli mało docenieni w tym zakresie i mało eksponowani, natomiast zostało to podjęte w szkole warszawskiej, szkole logicznej. To tyle, jeżeli chodzi o Świerczyńskiego, który inspirował. Jeszcze może taka jedna myśl odnośnie różnicy między matematyką a podstawami matematyki. Mówi tak, rzeczy intuicyjnie jasnych matematyk nie dowodzi. Tam zaś gdzie rzecz nie jest intuicyjnie jasna, przytacza on dowód jako środek przekonania o prawdzie tego, co twierdzi. To zwyczajne postępowanie matematyków nie da się jednak utrzymać przy badaniu podstaw matematyki. Tu wszystkie niemal twierdzenia są intuicyjnie jasne. Dowód nie jest już środkiem przekonywania, lecz środkiem stwierdzania związków logicznych. Trzeba posiadać bardzo dobre szkolenie logiczne, aby używać tu pojęcia dowodu poprawnego. To może pewien spór nawet, czy takie niezrozumienie między matematykami, którzy tu nie widzą wartości, często mogą nie widzieć tych dowodach, to tam w podstawach matematyki, bo tam de facto tak rozumianych dowodów może nie być, wtedy to było bardzo wyraźnie widoczne. Tu bowiem intuicja Świerczyński zawodzi na tym poziomie podstaw matematyki. Jeśli zaś głębiej to wnikniemy, znajdziemy to samo w każdym dowodzie, bo pewne części każdego dowodu są intuicyjnie jasne. Są to przede wszystkim części oparte na twierdzeniach z teorii stosunków. To jest myśl z takiego artykułu, myśl Świerczyńskiego z artykułu o znaczeniu logiki dla matematyki. I teraz przejść chciałem do już Stefana Mazurkiewicza. Jak powiedziałem wcześniej, początek jego badań dotyczył topologii, charakterystyki podstawowych, tych podstawowych krzywych, zresztą próbował, kontynuował, to bardzo ważne badania Łukasiewicza, badania Januszewskiego, przepraszam, z pracy z lat 1910, później w tym okresie właśnie miało miejsce. I może taka prosta rzecz dotycząca tego właśnie okresu. W roku 1913, jest to znany wynik Mazurkiewicza,
przedstawił charakterystykę ciągu obrazów odcinka. Była tak zwana krzywa, krzywa Jordana, Jordan. To, co otrzymał, znacznie przekracza intuicyjnie rozumiane pojęcie krzywej i wymusiło dalsze badania nad tej definicją. Bo to był problem w tym okresie podania definicji krzywych. Te wszystkie definicje, które podawano z Cantora, czy przez Jordana, okazywały się w jakiś sposób niepełne. Nie chcę wchodzić w tę dyskusję. I w konsekwencji tego badania nad definicją krzywej doprowadziły do powstania topologicznego pojęcia wymiaru. To jest wyraźnie prekursora, chociaż tu kilka nazwisk lepiej się pojawia w tym obszarze. Okazało się, że klasa tak otrzymanych przestrzeni, a w tych ciągu obrazów odcinka, obejmuje tak zwane kontinua Peano, czyli klasę wszystkich lokalnych, spójnych kontinuów metrycznych. Mazurkiewicz udowodnił, że obraz odcinka ma te własności oraz że każde kontinuum peanowskie jest ciągu obrazem odcinka. Twierdzenie to zostało nazwane twierdzeniem nie tylko Mazurkiewicza, ale już Hanna i Mura, a już u nich w samym czasie do tego twierdzenia doszli. To jest też interesująca kwestia równoległości odkryć w sytuacji, jak pewne wyniki, jak pewne myśli zagęszczają się w klimacie, nazwijmy tym, w tym atmosferze badań naukowych. To taka dokładnie sytuacja była. Też jest bardzo interesujące twierdzenie czy konstrukcja, którą podał Sierpiński w swojej pracy, to jest ten okres 15 rok, późniejsze lata były to badane, tak ten dywan Sierpińskiego. To jest de facto konstrukcja, którą podał też Mazurkiewicz w swoich badań krzywych, to jest przykład krzywej, która tam pewne własności nie spełnia. Czyli badanie właściwie podstaw krzywych natknęło go i innych matematyków polskich do pewnych tutaj daleko idących wniosków. Tutaj pojawia się definicja wymiaru. Też nie chcę w to wchodzić. Te badania topologiczne były ważne. Tak samo jak nad badaniami kontinuów nierozkładalnych, kontinuów, które później były podjęte przy badaniach przez szkole amerykańskiej, ale trochę niezależnie od tych badań z lat 20. wcześniej w Polsce. A teraz chciałbym odnieść się już do programu Mazurkiewicza, bezpośrednio tego dotyczącego badań związanych z podstawami teorii prawdopodobieństwa, ale one w jakiś sposób oczywiście z tego wychodziły i tym były, co mnie wcześniej inspirowały. Jest ciekawa wypowiedź Mazurkiewicza na posiedzeniu Wydziału Nauk Matematycznych i Przyrodniczych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. To jest rok 18, czyli problem odległości, 17 stycznia dokładnie, o podstawach teorii prawdopodobieństwa. Nawiązywał tam do pewnego entuzjazmu, jaki miał miejsce w XVII wieku, kiedy wydawało się, że pewne twierdzenia, które się pojawiły, właśnie twierdzenia z rachunku prawdopodobieństwa, rozwiązują wiele problemów. Czy są pewne narzędzia, które łatwo stosować. Później była krytyka, że nie było właśnie podstawy tej teorii prawdopodobieństwa. Tak wtedy odważnie, bez krytycznie było rozwijany, okazało się, że tam jest wiele sprzeczności. Z drugiej strony, tu między innymi tam dotyczące używania pojęcia możliwości, samego pojęcia prawdopodobieństwa, które właśnie próbuje nawiązywać do liczyć prawdopodobieństwo, licząc przypadki równoprawdopodobne, równomożliwe, a de facto równoprawdopodobne i problem głównego koła. Nie chcę wchodzić w szczegóły, w każdym razie na takim sobie prostym poziomie zauważono, że rachunek prawdopodobieństwa wikła się w pewne sprzeczności. Więc Mazurkiewicz nie chce być nadmiernie optymistą, ani też nadmiernie pesymistą, to są podstawy postanawia rozporządzenia właśnie podstaw matematyki. Mówi tak, przebija w tych pracach wszystkich reakcjach przeciw nadmiernemu sceptycyzmowi krytyków teorii klasycznej i już usiłowania rekonstrukcji tej ostatniej na odmiennych podstawach. Niewątpliwie skierowanie się w tę stronę wywołane zostało przez rozpowszechnienie się opartych o teorię prawdopodobieństwa metod statystycznych, które są dziś niezbędne zarówno w fizyce, jak i w naukach przyrodniczych opisowych. Trudności nasuwające się przy badaniu podstaw teorii prawdopodobieństwa są może większe niż w jakimkolwiek innym dziale matematyki, głównie osądne z powodu wieloznaczności
i niewyraźnej treści pojęć podstawowych, takich jak samochód, podobieństwo, zdarzenie itp. oraz z powodu tego, że granice między światem realnym a sferą pojęć matematycznych są w teorii naszej bardzo zatarte. I tutaj Montorkiewicz nie proponuje tego, żeby tę oddzielić od razu tą teorię prawdopodobieństwa, czy na przykład mentalnie prowadzoną maksymalizację od rzeczywistości, która jego tam wynikła, tylko żeby zachować cały czas ten dystans. To teoria taka, na tyle ciekawa, że można to maksymalizować, znaczy to sprowadzić, lecz nie przerywając cały czas tych badań na styku rzeczywistości i teorii, tej teorii już powoli formalizowano. Czyli mówi tak. Te trudności są szczególnie znane dla matematyków, ale nie tylko. Też to są szerokie pola stosowań tej teorii prawdopodobieństwa do różnych dziedzin matematyki, nie tylko, mówi Mazurkiewicz. Dla niego jednak kluczowym zagadnieniem jest ustalenie właściwie aksjomatyki, od którego muszą zaczynać wszelkie badania podstaw teorii matematycznej. Jest to zarazem obszar styku, właśnie jak powiedziałem wcześniej, między matematyką a logiką, ale też i filozofią. Mazurkiewicz proponuje więc analizę logiczną teorii prawdopodobieństwa oraz innych teorii matematycznych jako wstęp do dalszych badań matematycznych. Jest to dla niego droga wzwyż, czyli analiza logiczna teorii prawdopodobieństwa oraz innych teorii matematycznych, tą drogą wzwyż w kierunku badań matematycznych. Ale jest też droga filozoficzna, droga w głąb teorii. W ramach analizy logicznej chodzi o wskazanie pojęć pierwotnych, postulatów, czyli zdań, na których teoria się opiera. Badania filozoficzne nad idealną treścią pojęć pierwotnych, nad stosunkiem do realnego i naturą postulatów są koniecznym etapem badań, chociaż nie są już zawarte w obszarze matematyki. To rozdzielenie jest bardzo wyraźne, żeby takich rzeczy nie mieszać, ale te badania powinny być do niego równolegle prowadzone. I on nie rozpoczął się, dokładnie robił, tylko trochę te badania takie bardziej podstaw robił, trochę jakby w ukryciu, przecież nie do końca, bo tam cały czas pisał na końcu ten fragment jego prac dotyczących matematyki prawdopodobieństwa po wojnie został wydany, to co udało się w jakiś sposób odtworzyć. Mazurkiewicz proponuje więc zająć się tym samym określeniem prawdopodobieństwa oraz dwoma twierdzeniami o prawdopodobieństwie, całkowitym i złożonym oraz teorią zmiennych, ewentualnych, czyli losowych i prawem wielkich liczb. W ich badaniu i uściśleniu tkwi klucz do pełnej matematyzacji teorii prawdopodobieństwa oraz do rzetelnych badań filozoficznych. Ciągle to się pojawia w jego wystąpieniu z 2018 roku, to łączenie się badań logicznych i rzetelnych badań filozoficznych. Oto przywołuję tę teorię prawdopodobieństwa, może nie będę do tego mówił, która jest tym ułamkiem, jest ułamkiem, który wyraża liczbę przypadków sprzyjających do wszystkich przypadków możliwych, pod warunkiem, że przypadki są jednakowo możliwe. Wobec tej, to co mówiłem wcześniej, definicji wysłano kilka zarzutów, które Mazurkiewicz poddaje analizie. Zauważa przede wszystkim, że zarzut błędnego koła, o którym mówiłem, że wyrażenie jednakowo możliwe znaczy to samo, co wyrażenie jednakowo podobne, tym samym prawdopodobieństwo definiowane jest przy tym przechodzą prawdopodobieństwa, stawiane definicji jest bezpodstawne. Zauważa, że pojęcie jednakowej możliwości określane jest niezależnie od pojęcia prawdopodobieństwa w ten sposób, że przypadki traktuje się jako jednakowo możliwe, jeśli nic z nas nie skłania do przypuszczenia, że pojawi się raczej jeden z nich niż pozostały. Czyli jeśli musimy wskazywać, że nie są jednakowo możliwe, tylko po prostu, że są możliwe tak czy inaczej, tylko po prostu trzeba by odwrotnie wskazać właśnie ten argument na nie. Jednak pojawiają się tam inne trudności, które próbuje właśnie usunąć. Również słynne tam paradoksy Bertranda, to jest Calculus de Probabilites, w którym on podaje, że czasami w zależności od wyboru przestrzeni zdarzeń możliwych, które rozpatrujemy, otrzymujemy różne prawdopodobieństwa. Słynny jego przykład tam liczenia prawdopodobieństwa tego, że długość losowo narysowanej dzieciły w kole
będzie mniejsza od długości boku trójkątowo-rocznego wpisanego w to koło. I tam po analizie, podając różne możliwe te zdarzenia właśnie, te zdarzenia, które wybieramy jako możliwe, otrzymuje trzy różne prawdopodobieństwa, jedna, druga, jedna, trzecia lub jedna, czwarta. Więc to jest taki przykład, który domaga się w tym momencie rozszerzenia definicji klasycznej. Ale to, co mnie, według Mazurkiewicza, nie tylko jego oczywiście, to nie wystarczy takie podejście. Tu mi się podoba dosyć jego ciekawa analogia z rozwojem pojęcia liczby, czy rozwój pojęcia prawdopodobieństwa z rozwojem pojęcia liczby. Oczywiście to pojęcie liczby już się wyraźnie rozwinęło, mamy tą historię, którą możemy śledzić. Ta analogia w tym momencie może być bardzo ładnie rysowana. I tak. Definicja klasyczna prawdopodobieństwa została sformułowana i wykorzystywana w ramach badania gier losowych. Skończony układ kul zawierający skończoną liczbę kul różnych kolorów oraz losowanie pewnych kul stało się modelem całej klasy gier losowych. To jest podobne do tego okresu, tylko liczby naturalne. W takim przypadku została wykazana wcześniej prawdziwość rozpatrywanych zasad. Okazało się jednak, że pojęcie prawdopodobieństwa, jak te zasady mogą być stosowane do szerszej klasy zjawisk. I były kolejne rozszerzenia tego pojęcia prawdopodobieństwa i pierwszym, które się wydawało konieczne, to do sytuacji, gdy ilość przypadków możliwych jest nieskończona, ale przeliczana cały czas. Tutaj narzędziem pozwalającym wliczać prawdopodobieństwo była operacja przejścia do granicy. Następnym krokiem rozszerzającym pojęcie prawdopodobieństwa była operacja Następnym krokiem rozszerzającym pojęcie prawdopodobieństwa stało się prawdopodobieństwo geometryczne, przy czym wielkość odpowiednich zdarzeń można policzyć stosując całkiem Spetiesa. Tutaj można powiedzieć, że to z kierunku już pojęcia miary, które w konsekwencji zostało użyte do opanowania w ten sposób teorii prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo jest więc traktowane jako stosunek dwóch całek. W tym trzech etapach rozwoju prawdopodobieństwa było rozumiane jako pojęcie aproryczne. Natomiast w ramach trzeciego rozszerzenia pojawiło się prawdopodobieństwo a posteriori rozpatrywane w statystyce, otrzymane jako wynik obserwacji częstości względnej występowania danego zjawiska. W tym przypadku wychodzimy poza schemat przypadków możliwych i sprzyjających występujących definicji klasycznych, czyli następuje rozszerzanie. I ostatni już etap według Mazurkiewicza, czy ostatni w tym czasie, czwarty, w którym nie można stosować definicji klasycznej, było rozpatrywanie sytuacji, gdy nie wszystkie rozpatrywane przypadki są jednakowo możliwe. I tu pokazuje też możliwość rozbudowy tego w tym zakresie. I podaje postulaty, upraszcza je tam postulaty mają stanowić pewną podstawę aksjomatyczną budowy teorii. One później, jak to znalazły się w badaniach polskich matematyków, czy przede wszystkim Łomnickiego, który nawiązał bardzo mocno, wyraźnie wskazał na Mazurkiewicza, Steinhaus trochę mniej, to jest słynna proza z roku 23, w którym właśnie pojawia się pierwsza próba polska próba aksjomatyzacji takiej wyraźnej już dopełnionej teorii prawdopodobieństwa. A tutaj wyraźnie Mazurkiewicz są te sugestie podane. Ale co jest jeszcze istotne? Mazurkiewicz wpłynął nie tylko na ten kierunek badań matematycznych, chociaż niektórzy do końca nie powoływali się na niego, niektórzy jednak ewidentnie tak, również wpłynął na tych, którzy stosowali rachunek prawdopodobieństwa statystyki, słynny polski twórca statystyki matematycznej, współtwórca Jerzy Spowa-Neyman odwołuje się do właśnie tych wyników i propozycji Mazurkiewicza, jego prac, które pojawiły też później w tym zakresie, które te stosowania ujmowały. I również kolejna praca do roku 32, praca Mazurkiewicza, która próbuje podać, zdefiniować w oparciu o przyjętą kategorię zdania, znaczy oparciu o pojęcie zdania, które też próbuje określić prawdopodobieństwo i podaje pojęcie konfirmacji, potwierdzenia. Stało się to bardzo podchwycone właściwie przez Posasję Lindenbaum w jej artykule konfirmacji i wyraźnie korzystając w propozycjach schematyzacji, nie wiem, chodzi teraz dokładnie mało, są takie cztery aksjomaty, które podaje Mazurkiewicz, ona do tego się zwołuje i jest swoją teorię rozbudowuje,
promuje teorię właśnie, teorię konfirmacji. To jest dosyć bardzo popularny i modny właśnie na Zachodzie wykorzystywanie tej idei. Czyli rzeczywiście ta droga, o której wspominał Jakiewicz, żeby iść w kierunku badań filozoficznych, żeby wykorzystać tego pojęcia do różnych badań, była rozwijana, również ta droga matematyczna. Jego propozycje były podchwycone. Nie jest to specjalnie znane, tylko tyle, nie wchodzę w szczegóły i w szkoły nawet tych aksjomatów. W każdym razie postać Mazurkiewicza jest szczególnie też interesująca z innych powodów. Na zakończeniu mogę tylko wspomnieć w tym epizodzie. Wraz z Stanisławem Leśniewskim oraz Wacławem Cierpińskim był zatrudniony w 19-20 w Biurze Szyfrów Polskiej Armii Polskiej i oni między innymi, szczególnie Łukasiewicz, który ma szczególnie Mazurkiewicz, przepraszam, ma szczególne znaczenie w rozszyfrowaniu słynnego szyfru armii rosyjskiej, czy radzieckiej, sowieckiej, rewolucja i to pozwoliło w dużej mierze wygrać bitwę warszawską i tam kampanię polsko-radziecką po 20. Jest to przez lata skrywany fakt, on był stopniowo ujawniany, dopiero właściwie lat po wojnie, teraz jest to już dosyć jasne, znana książka, która przed parę lat temu Marka Grajka, który jest kryptologiem, autorem książki Nikt na bliżej prawdy, tę kwestię porusza. Właśnie też to, ta jego próba stosowania teorii matematycznej, wywodząc właśnie z badania podstaw, zaprowadziła go do też tych badań późniejszych, jeszcze bardziej zaawansowanych, te pierwsze z tego 20 roku, to były właśnie intuicyjne, bardziej wykorzystane swojego warsztatu matematycznego, ale później rzeczywiście polska kryptologia się rozwijała bardzo intensywnie, a Mazurkiewicz był między innymi wykładowcą w Poznaniu i też tam przyjeżdżał na kursach kryptologii, tych znanych naszych, Rejewskiego i innych, którzy Enigmy rozszyfrowali, on też między innymi tam kształcił. To tyle, tak bardzo taki rzut krótki, bo rzeczywiście mam już tylko parę minut do końca. Są to wątki, które mnie bardzo interesują. Mazurkiewicz, jak powiedziałem, z tej trójki twórców warszawskiej szkoły matematycznej jest może znany, ale najmniej pod tym kątem badań podstaw, tylko chciałbym tę myśl rzucić i powiedzieć, że tym się zajmuję, chcę coś więcej na temat zrobić. Dziękuję.